Artigo y qué artigo. On va passer à son voisin de droite. Faut bien l'attraper. Et pareil, voilà. Tu lâches d'un peu de hauteur, comme ça, ça, ça met un petit pied. Oh, allez, c'est bien. Oh, oh, salut. Oh là là. Génial. Bon, alors c'est un, là je prends un. Oh, c'est lourd. Vous êtes prêts? À la bataille. 3, 2, 1, go. Allez, allez, allez. Ouh, que chaud là. Brawo, Kaza. Poszedł na plaza. Super. Bo ten, ten. Ale fajne to jest. Ale nie, on się nie. Za nią, za tą czarną. Nie, ja jestem tylko kamerzystą, proszę pani. Tak, dobrze zrobiła. Tak, zrób to, zrób to, zrób to. Ouch! Uniwersytet, tak? Po lewej stronie? Ale przepiękne. Jesteśmy w Reims? Reims. Co wy tam widzicie, ludzie? Ale czaderskie to jest. Ja pierdziu! Co tu się dzieje, nie? Słuchajcie, jesteśmy pod katedrą w Reims. Reims? Reims, tak się pisze po polsku. Bilet na do 4.25 2 euro. Nie jest źle. Chyba jakoś 50 pi wychodzi za godzinę. Jesteśmy przy tym budynku, tutaj praktycznie przy samym budynku. Ale czad po prostu, nie? Boże, zobaczcie, jakie tam są zdobienia u góry. To wygląda jak jakiś super piękny zamek. To jest katedra? Ale czaderskie to jest. Tam jakieś lwy, tygrysy, co tam jest? Jakieś potwory u góry. Ale szok. Nie no, przepiękne to miejsce. Słuchajcie, jeszcze nie jesteśmy w środku. Nie wiem, co tam nas czeka, ale otoczenie, parczki, parczek dookoła. Ludzie, którzy odpoczywają w cieniu katedry i drzew. Tu widzę jakieś zdjęcie z góry. Niesamowite miejsce. Wszędzie, gdzie nie spojrzy, to jakiś anioł albo jakieś stworzenie. Tam jakiś monstrum też. Duże postacie są wykute. Ja pierdziu. Niesamowite miejsce. Kasper?
Ja pierdzielę, po prostu ta ilość tych zdobień, to mnie... Ja... Ogromne to jest. Jest tak ogromne. Ta katedra w Troi to jest przy niej pikuś. O kurde. To muszę się jeszcze cofnąć, słuchaj. Ale i tego nie ogarnam. Ogromne dwie wieże. Wchodzimy. Ludzie, jakie to jest miejsce ogromne. Te piękne witraże. Te tysiące zdobień na każdym murze. To jest czarowskie, słuchajcie. I tam następny góry widzisz. To już z daleka może ujmiemy. Powiem wam, uwielbiam. Ja wiem, że się powtarzam, ale po prostu uwielbiam te miejsca. Ale słońce. Brak słów. Ciężko to opisać słowami, dlatego brak słów. Spróbujemy odpalić jeszcze mój helikopter. Chyba, że nie pozwoli mi to na to urząd tutaj. Zobaczymy, co mi się wyświetli na aplikacji.
wow, po prostu udało się to zrobić. Nikt nie protestował, co prawda, i nie miałem żadnych restrykcji na aplikacji, także... Nie wiem, może nie update'owałem jej, ale najważniejsze, że mamy to. Mamy kilka fajnych zdjęć. Wracam do grupy i lecimy dalej. Trochę rzucę wam z miasta, jak wygląda ruch w mieście. Samochody, autobusy, ludzie, budynki, bo jestem w drodze do Maca. Okazuje się, w McDonaldzie nie zostali wpuszczeni, bo nie wzięliśmy z sobą certyfikatu odnośnie wirusa, że negatywnie i w ogóle. Więc dostali stolik na zewnątrz. I tak sobie patrzę, że tam te wszystkie knajpki w centrum, które widziałem, to wszędzie właśnie kelner skanował kogoś coś z telefonu, z aplikacji pewnie, bar ten QR code albo coś. Ale dalej da się wejść normalnie na ten, na certyfikat zrobionego testu. Ale piękna ulica. Wow, ale piękna ulica jest. Tu mógłbym polecieć. Ja pierdziu. Super. Muszę poczekać, aż autobus przejedzie. Tu nawet jeżdżą tramwaje chyba. Z tego wynika. Jest i moja grupa. Gdzie kawałek z ulicy. Przejdziemy na drugą stronę teraz, tak? Dobra, przechodzimy. Zobaczymy, co to za budynek tutaj. I pójdziemy tam do tego skrzyżowania dalej. Tutaj sądzą ludzi. Do mnie podeszła i powiedziała, czy masz jakieś pieniądze, które ja mogę mieć? Kto? Karna. A, Karna. Słuchajcie, miasto jest po prostu piękne. Pogoda nam dopisała. Czego tu więcej? Co to jest? Co to za pan u góry tam stoi? Ale Albert jest. Louis. Louis 15. Dla mnie za. Ale to kto to był? Jakiś król? Możliwe. Nie, chodźcie tu jak. I taki sobie placyk, takie a la rondo. Niby rondo, nie rondo, tu są jakieś światła. Czy można to objechać dookoła? A cały czas jesteśmy w pobliżu katedry. Katedra jest tam gdzieś po lewej stronie. O, widać ją tam nad tymi budynkami, zobaczcie. Ale czad. Przepiękna, długa ulica. Powiem wam tak szczerze, to momentami tak trochę przypomina Wrocław. Znaczy może troszkę w centrum, ale jest takie trochę uczucie podobieństwa. Ile tak? Pani go trzyma za czupry. Tak? I teraz co? Będziesz się teleportować? Chyba musisz odejść. No ja się właśnie teleportuję. Trzymaj się. Ale baj, ale to jest super. Chyba sam polecę. Maszyna, która sama się też czyści, słuchajcie. Trzeba czekać. Dłużej nie posiedzisz jak 20 minut. Bajer. Tu może jeszcze uda mi się podnieść drona z tej strony. I by było cudownie. A jak nie, to też jest dobrze.
Ja pierdzie. Ale podobają ci się takie? Nie, ale 18 euro teraz. To są za grosze na ty. Nie, patrz. Nie wiem, czy to będzie ktoś jadł. Ja nie. Zaprosimy sąsiada.